Witam serdecznie po raz drugi. Jest godzina już troszeczkę popołudniowa. Ja postaram się tą prezentację maksymalnie skondensować, ale bez uszczerbku dla jakości przekazu. Taką mam w każdym bądź razie nadzieję. Proszę Państwa, jako zespół zajęliśmy się taką stosunkowo w technologii żywności nową techniką, którą chcielibyśmy jeszcze zweryfikować. To, co obecnie przedstawię, to nie są jakby gotowe rozwiązania już i gotowe odpowiedzi. Bardziej bym powiedział, jest to więcej pytań, ale również wstępne wyniki naszych analiz pokazują, że metoda może być obiecująca. A więc nowa metoda oceny jakości na przykładzie pomiarów ultrasłabej luminescencji. Generalnie do końca jeszcze tak o tym zjawisku nie możemy za dużo powiedzieć i w sposób jednoznaczny wyjaśnić. W każdym bądź razie ono polega na emitowaniu od 1 do 10 tysięcy fotonów z 1 centymetra kwadratowego powierzchni w ciągu jednej sekundy. Na pewno ludzkim okiem tego nie widzimy, ale generalnie jest to zjawisko fizyczne, o którym żeśmy się w jakiś sposób pośredni o fotonach uczyli w szkole średniej i na studiach. I to zjawisko właśnie chcemy wykorzystać do określenia tak zwanej naturalności produktów spożywczych. I można powiedzieć, że zakres spektralny tego zjawiska generalnie jest od podczerwieni do ultrafioletu, czyli też poprzez zakres światła widzialnego. I to daje jakby bardzo też ciekawe możliwości analizy tak zwanych profili, które być może kiedyś w przyszłości pozwolą nam zrobić taką matrycę żywności naturalnej w porównaniu do żywności przetworzonej, prawda? Póki co próbujemy robić pewne jakby takie badania wstępne. I celem tej naszej pracy była właśnie taka weryfikacja skuteczności tejże metody, aby porównać tak zwaną naturalność i niski stopień przetworzenia w kontekście do żywności tak zwanej wysoko przetworzonej, czyli innymi słowy przemysłowej. Opieramy się na pewnym takim zjawisku i na pewnej hipotezie pewnego badacza niemieckiego fizyka Popa, który de facto swego czasu w latach 80., 90. w zasadzie próbował jakby wykazać, że to zjawisko nie istnieje w odniesieniu do organizmów żywych czy nawet do żywności. Ono nie ma sensu, ale tak jakoś wyszło, że raczej okazało się, że może mieć zastosowanie praktyczne. Z tego też względu my jakby analizujemy i próbujemy dojść do tego, jaki to jest poziom optymalny tychże fotonów, bo badania jakby z innych sąsiednich dziedzin medycyny pokazują, że na przykład chore organy czy w jakiś sposób tak zwane nowotwory świecą mocniej, czyli emitują dużą ilość biofotonów. Czyli to nie jest korelacja liniowa, że im więcej biofotonów czy fotonów emitujących z danego ośrodka, to tym lepiej. Prawdopodobnie, tak jak mówiłem na pierwszym wykładzie, jest to złoty środek. Nie może być za dużo, nie może być za mało, musi być akurat. A ile to jest akurat? No jeszcze nie wiemy, próbujemy jakby pierwsze badania w tym kierunku zrobić. Mówi się, że żywność według tejże hipotezy, którą nie jesteśmy w stanie w tej chwili zweryfikować, może nas odżywiać nie tylko w sposób chemiczny poprzez dostarczenie pewnych składników odżywczych, o których tutaj dzisiaj bardzo dużo mówiliśmy, ale według tej hipotezy być może występują również zjawiska energetyczne o nieprecyzowanym jeszcze do tej porze jakby pochodzeniu, które być może na zasadzie rezonansu jakiegoś, tak jak Camerton, dostrajają komórkowo czy organowo tą żywność do potrzeb naszego organizmu. Gdyby to się rzeczywiście potwierdziło, to byłaby rewelacja niesamowita, bo mielibyśmy jakby dodatkowy aspekt energii, prawda, którą można w jakiś sposób dostarczać za pomocą pożywienia, które również jest nie tylko chemiczne, ale również energetyczne. Proszę Państwa, metodologia przeprowadzonych pomiarów jest opisana w naszej pierwszej pracy, tam ta literatura zaraz będzie podana pod koniec, jako wspólna inicjatywa zespołu wrocławsko-krakowskiego. Pomysł wyszedł od nas, tak się złożyło, że w Krakowie udało się łatwiej pieniądze troszeczkę zdobyć i tam stoi stanowisko, u nas jeszcze nie stoi, ale mamy nadzieję, że drugie podobne bliźniacze wybudujemy i będziemy mogli sobie mierzyć rzeczywiście te same próbki na dwóch równych urządzeniach, żeby
żeby to jakoś jeszcze bardziej umocować statystycznie i tak pod, może pod akredytację kiedyś zobaczymy. Proszę Państwa, to urządzenie po lewej stronie, widać, ono sobie stoi, jest obsługiwane przez komputer, do tego jest oczywiście oprogramowanie, jest jego schemat. Generalnie zasada polega na tym, że żywność, my tam dajemy próbki około 5 gramów, emituje fotony. Te fotony wpadają na fotopowielacz. Fotopowielacz generalnie, te fotony wybijają elektrony kaskadowo z pierwszego na drugiego i coraz więcej. Każdy elektron wybija następny, następny, następny. I powiedzmy na 8 progu już na tyle tych elektronów jest dużo, że jesteśmy w stanie zmierzyć sobie natężenie prądu. A to natężenie prądu jest mniej więcej skorelowane z ilością tychże fotonów. Prosta metoda, ale niestety nie ma urządzeń, bo fotopowielacze wysokiej jakości są bardzo drogie, ściągane z Japonii, później to trzeba wszystko składać, zbudować, łączyć, software, no ale się udało. Coś tam zaczynamy jakby mierzyć. Proszę Państwa, w tej pierwszej pracy tam było napisane dokładnie o tych wszystkich założeniach i w drugiej pracy próbowaliśmy porównać żywność tak zwaną naturalną, oczywiście wybiórczo, pierwsze dopiero są nasze te jaskółeczki, z żywnością przemysłową. I stwierdziliśmy rzeczywiście różnicę. Na czym żeśmy to analizowali? Najpierw wzięliśmy sobie ocet, taki robiony po prostu w sposób tradycyjny, jak to kiedyś bywało, no i taki przemysłowy w sklepie kupiony, prawda, gdzie się da. Okazało się, że w tym occie tradycyjnym, już tą metodologię pominę, prawda, 130 fotonów tam w jednostce czasu na powierzchnię, powiedzmy, a w tym takim zwykłym było 38. No więc to oczywiście to w powtórzeniach było. Można stwierdzić, że statystycznie rzecz biorąc, bo widać tam mamy miary zmienności, czyli mamy grupy jednorodne, jest statystycznie udowodniona różnica, że 3,5-krotnie większa ilość fotonów była w occie tradycyjnym, aniżeli w occie tym przemysłowym. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę pieczywo, bo też wzięliśmy takie pieczywo tradycyjne i pieczywo powiedzmy przemysłowe, no to tutaj ta różnica była 5-krotna w odniesieniu do tych próbek dwóch, które żeśmy analizowali. Oczywiście też średnie statystyczne udowodniają nam, że to nie jest przypadek, tylko to są rzeczywiście statystycznie istotne różnice. Oprócz tego wzięliśmy sobie jaja. No, mówi się, że jaja z chemicznego punktu widzenia w zasadzie się nie różnią, tak? Bo taka jest prawda, bo jeżeli z fermy bierzemy jajo, jeżeli bierzemy z wolnego wybiegu, to praktycznie rzecz biorąc, póki co ja nie znam publikacji, które by stwierdziły w jednoznaczny sposób jakąś dramatyczną różnicę w składzie chemicznym. Czyli chemia jest porównywalna, no i to jakoby jest dowód na to, że w zasadzie te kury tam siedzą, może w więzieniu, a te szczęśliwe chodzą, no to nie ma żadnej różnicy. My nie mówimy, że one są lepsze czy gorsze. My na razie stwierdzamy tylko pewne fakty. Fakty były takie, że kury, które chodziły sobie po słoneczku, po podwórku, dziobały tamto i owo, znosiły te jaja, no i myśmy mierzyli. Myśmy oczywiście to zrobili pewne standaryzowanie, bo wiadomo, że masa tych jaj może być różna. Myśmy to sobie przeliczyli na 60 gramów, czyli takie średniej wielkości jajo. No i proszę Państwa, wyszło nam, że różnica jest 8-krotna, tak? Czyli tych fotonów było 8-krotnie więcej. To oczywiście też zależy od sezonu, bo podejrzewam, że jak w zimie teraz byśmy wzięli, to było akurat w lecie. Jakby było w zimie, to by było mniej. Też pewnie od rasy, zależy od innych czynników. Ale to już pokazuje, że warto się nad tym pochylić, bo różnice statystyczne są. Widzimy te wąsiki, które tam są jako miara zmienności. Jest różnica, proszę Państwa, 8-krotnie. Ja nie mówię, że, nie, bo nikt nie może dorzucić, że ja mówię, że te jaja są lepsze. My tylko stwierdzamy, że coś obserwujemy. Natomiast klient niech podejmie decyzję, tak? Czy on chce tak, czy chce tak. Jeżeli ta metoda uda nam się jeszcze dopracować ją na innych surowcach, to my będziemy w stanie stwierdzić, ok, wygląda wszystko chemicznie tak samo, sensorycznie wygląda tak samo, producent mówi, że jest wszystko tak samo, a on tam chemicznie wszystko robił, a ta metoda pięknie pokazuje, że coś tam było robione technologicznie. I teraz dajemy wolną wolę kliencie. My taką mamy informację, że według nas ten produkt piękny, wspaniały, przemysłowy jest przemysłowy, a ten jest naturalny. I ty sobie wybierz, co chcesz, prawda? Wolna wola człowieka. Myślę, że my jako naukowcy również powinniśmy w tym kierunku iść. Państwa, w następnej pracy próbowaliśmy się zastanowić, na ile można pobudzić, czy na ile można doenergetyzować te jabłka na przykład, albo jakieś inne produkty. No to koleżanki tam próbowały troszeczkę światłem zielonym na określonej częstotliwości, długości fali. No i rzeczywiście, okazuje się, że jest zwykłe światło,
powoduje, że do próby kontrolnej, tutaj mamy po prawej stronie, do próby kontrolnej ta emisja światła jest, emisja fotonów jest jakby większa. Czy to oznacza, że ten pokarm jest zdrowszy? Nie wiem, nie umiem na to w tej chwili odpowiedzieć. My na razie próbujemy zbierać dane, a jakieś dalsze wnioski będziemy próbować dalej wyciągnąć. W następnej pracy pobawiliśmy się tak, że zrobiliśmy naświetlanie światłem białym, potem światłem niebieskim, żeby zobaczyć, czy ta długość fali ma jakiś wpływ na emisję fotonów. Były to jabłka, była marchewka, były ziemniaki stare i młode. No i proszę Państwa, wyniki nam wyszły również statystycznie zróżnicowane. Natomiast co ciekawe, jeszcze okazało się tylko w przypadku jabłek, że podczas samego pomiaru tylko jabłka jakby mają na początku największą emisyjność. Pozostałe produkty, czy na początku pomiaru, czy na końcu pomiaru, było wszystko statystycznie nieróżniące się. Natomiast jabłka, nie wiemy dlaczego, one pokazują, że rzeczywiście dość szybko, że tak powiem, to się zmienia w funkcji czasu. Proszę Państwa, czyli konkluzja taka mogłaby być, że bardzo dużo pracy jest przed nami. Będziemy to jakby analizować, przyglądać się. Nie jest to jakiś, bym powiedział, wielki problem dla nas. My chcemy teraz zrobić korelację pomiędzy składnikami chemicznymi, to co tutaj pięknie było pokazane na HPLC, na różnych urządzeniach, i pomiędzy tymi naszymi biofotonami. I teraz zobaczymy, jeżeli rzeczywiście może się uda, że w niektórych związkach, czy niektórych owocach, warzywach, czy w innych surowcach pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego będzie dodatnia korelacja pomiędzy składem chemicznym, na przykład substancje biologicznie czynne, jakieś inne tego typu kwestie, a ilością optymalną biofotonów przy określonej częstotliwości, to być może uda nam się odnaleźć nową metodę do szybkiego pomiaru tak zwanej naturalności żywności. Nie wiem, czy nam się to uda, ale jesteśmy na razie, wydaje mi się, na dobrej drodze. Tu jest, proszę Państwa, ta literatura, o której żeśmy wspomnieli. Na razie jest to możliwość bezpłatnego, żeby Państwo sobie to ściągnęli, bo nie daliśmy tego ze względów różnych do tych zagranicznych czasopism naukowych z listy A. Daliśmy to do przeglądu elektrotechnicznego, który powstał w 1919 roku. Jest na liście B, ma 14 punktów, ale on jest otwarty. Mogą Państwo w PDF-ie sobie to wszystko pościągać, poczytać. Natomiast jak wiemy, publikacja listy A jest taka, że trzeba najpierw zapłacić bardzo dużo pieniążków, żeby to dać, natomiast później klient $35 musi dopłacić, żeby to ściągnąć. Póki co to jest jakby za darmo dla Państwa, dopóki przegląd elektrotechniczny istnieje. Mam nadzieję, że nie zostanie zlikwidowany w ramach nowej reformy, ale bądźmy optymistami, że będzie wszystko w porządku. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.